Otworzyć pierwszy nadzwyczajny zjazd chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Białej Podlaskiej. Możemy powiedzieć, mamy to. Po 8 latach do Białej powraca chówiec. Tak, zgadza się. Po 8 latach wrócił chówiec. Witamy w nowej siedzibie. Bardzo się cieszymy, bo warunki mamy doskonałe. Więc i atmosfera w ogóle jest niesamowicie optymistyczna, radosna i taka bardzo budująca. Zatrzymują nas ludzie na ulicy, gratulują, cieszą się. To są ludzie, którzy mają dzieci w harcerstwie, to są ludzie, którzy sami kiedyś byli harcerzami. Ja nie byłam świadoma, że to dla społeczności lokalnej jest tak ważne. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za te ciepłe słowa. Co do wsparcia, deklarujemy, że będziemy wspierali środowisko. Z tego miejsca chciałbym też serdecznie podziękować druhnie Marcie Pomorskiej i druhowi Krzysztofowi Kowalukowi za to, że jako osoby najbardziej zaangażowane przyczyniły się do tego, że ten chówiec po 8 latach wraca do Białej Podlaskiej. Żeby nie przedłużać, jeszcze raz dziękuję, życzę powodzenia i życzę, żeby struktury się rozwijały. A z punktu widzenia naszego, jako samorządu, wiemy, że środowisko harcerskie jest bardzo, bardzo mile widziane w Białej Podlaskiej. Jesteście organizatorami wielu imprez i akcji charytatywnych, za co wam serdecznie dziękujemy. Aktywnie się włączacie też w szereg uroczystości miejskich i za to też wam serdecznie dziękujemy. No jest to radość ogromna, że do Białej Podlaskiej wróci nasz chłopiec, pomimo, że nie było przez lata, ale ich, czyli harcerzy, było widać. Ja się cieszę bardzo, że będzie teraz wiadomo, gdzie bukać, żeby jeszcze raz bardziej zaangażować w życiu naszym społecznym. Ja dziękuję serdecznie dotychczas współpracy, a zwłaszcza przy różnych akcjach społecznych, charytatywnych, a tym bardziej przy organizowaniu finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Otóż tutaj duchowie i duchni harcerze z Białej Podlaskiej i okolicy naprawdę byli zawsze przykładem, do którego chciałbym, żeby wszyscy, cała młodzież brała udział z tego munduru, którego nosicie. Mundur wymaga swego, a wy reprezentujecie godnie ten mundur. Życzę wam sukcesów i żeby ta organizacja nasza białska rozrosła do takich rozmiarów i nie chcemy, żeby żadnego chłopca się likwidował, żebyśmy nie musieli go przyjąć, ale żeby się rozwijało jeszcze raz dla dobra naszego wspólnego. Druhny i druhowie, powstanie nowego środowiska harcerskiego to niecodzienne wydarzenie dla naszej organizacji. To zawsze jest efekt działania zaangażowanych instruktorów, którzy mobilizują środowisko harcerskie i znajdują instruktorów mogących poprowadzić gromady zuchowe i drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze oraz chcących wziąć odpowiedzialność za zarządzanie chówcem. To niezwykłe wydarzenie, bo rodzi się nowa wspólnota, której zależy na byciu razem, która jest mocno związana z lokalnym środowiskiem i tworzy dla niej tę wartość dodaną, jaką jest harcerska służba na rzecz bliskich nam w tym środowisku osób. Bo harcerska służba zawsze związana jest przede wszystkim z określonym miejscem i określoną społecznością lokalną. I to z nią, a nie tylko dla niej, stara się zmieniać świat na odrobinę lepszy niż jest dzisiaj. Tą drogą składam wam, zuchom, harcerzom i instruktorom, gratulacje z okazji utworzenia chówca ZHP Biała Podlaska. Jestem przekonany, że zrobicie wszystko, aby wpisać tę wspólnotę na trwałe w historię i teraźniejszość Białej Podlaskiej. 30 września mieliście pierwszy nadzwyczajny zjazd. Co tam się odbywało? Jak to wyglądało?
Pierwszy nadzwyczajny zjazd Chówca Biała Podlaska miał na celu wybrać nowe władze, komendę Chówca, która rozpoczęła swoją działalność od 1 października. I tak też się stało. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że zjazd jednogłośnie wybrał i komendantkę, i komendę, więc to nie jest tak, że ja mam jakąś dziką satysfakcję z tego. Ja po prostu czuję ciężar ogromnej odpowiedzialności, bo to jest zaufanie delegatów do mnie i do nas wszystkich i do tego, co my chcemy im zaproponować. Nie, więc no czuję na barkach ciężar tej odpowiedzialności. Pani została komendantką. Kto jeszcze jest w komendzie? W komendzie oprócz mnie są jeszcze 4 osoby. Druh podharcmistrz Krzysztof Kowaluk jest zastępcą komendanta do spraw pracy z kadrą. Druhna Agnieszka Garbatiuk jest skarbnikiem, jednocześnie zastępcą komendanta Chówca. W skład komendy też weszła druhna podharcmistrzyni Ewa Czyżewska i druh podharcmistrz Michał Kucharski, który będzie odpowiadał za program w Chówcu. No właśnie, jakie macie plany? Och, planów mamy bardzo dużo, ale przede wszystkim dzisiaj odbędzie się spotkanie z drużynowymi instruktorami, wędrownikami, żeby usłyszeć ich potrzeby, bo nasze plany to jedno, a to, czego oni chcą, to jest dla nas najważniejsze. Więc będziemy próbowali tak dzisiaj rozmawiać, żeby spełnić ich oczekiwania, a jednocześnie zaskoczyć ich czymś ciekawym i wzbogacającym pracę drużyn. Harcerze do tej pory byli widoczni w Białej Podlaskiej. Podejrzewam, że będą widoczni jeszcze bardziej. Tak, bardzo byśmy tego chcieli, nie tylko w Białej Podlaskiej, bo pod Chówiec podlega powiat bialski, powiat parczewski. Więc już mamy sygnały, że jest ogromna potrzeba tworzenia drużyn w powiecie parczewskim. Wybieramy się tam, chcemy rozmawiać, chcemy pomóc, ale też i w naszym powiecie są miejsca, w których harcerstwo kiedyś bardzo prężnie działało. Z jakichś różnych powodów skończyła się ta działalność harcerska, ale wiemy o tym, że gdzieś tam w duszy gra tym ludziom to harcerstwo i chcieliby, żeby drużyny wróciły. Najpierw chcemy zjednoczyć, zintegrować te drużyny, które są, wzmocnić ich, żeby czuli się dobrze, bezpiecznie i sprawnie działali i będziemy pracować też nad tym, żeby powstawały i rozwijały się nowe drużyny. No właśnie, czy nabory nowych drużyn już trwają, czy jakoś w jakimś określonym czasie przyjmujecie osoby do harcerstwa? Nabory się zaczęły już we wrześniu, natomiast jeżeli ktoś teraz stwierdzi, że chce przyjść zobaczyć, zapraszamy cały rok do gromad zuchowych, gdzie już dzieci od 6 roku życia mają swoje zbiórki i tak naprawdę w każdej grupie wiekowej mamy drużynę harcerską, więc bez względu na to, ile się ma lat, można do nas przyjść, dołączyć do odpowiedniej wiekowo drużyny. Mało tego, nawet jak się jest kimś dorosłym i kiedyś było się harcerzem, albo nie było się harcerzem, a gdzieś ciągnie nas do tego harcerstwa, to też mamy odpowiednie narzędzia, żeby takie osoby przygotować do tego, żeby zostały instruktorami i były harcerzami. To jeszcze, gdzie Was można znaleźć? Na Placu Wolności 2 mieści się siedziba Chówca. I tutaj można nas znaleźć w różnych porach dnia i wieczora. Prawdopodobnie, bo to jeszcze jest wszystko, ustalamy to jeszcze, prawdopodobnie w poniedziałki od godziny 17 na pewno komenda będzie miała dyżur w Chówcu i wtedy najbezpieczniej w tych godzinach wieczornych, gdzieś tam do godziny tej 19, ktoś będzie i będzie można porozmawiać, ale my też jesteśmy tutaj i w ciągu dnia, bo jest mnóstwo spraw do załatwienia i popołudniami harcerze będą przychodzili też na zbiórki, bo bardzo się cieszą z nowej siedziby i już drużynowi pytają, czy tutaj też mogą. Oczywiście, że mogą, bo to jest przede wszystkim dla nich. Także zapraszamy. Można też z nas znaleźć na Facebooku Chówiec ZHP Biała Podlaska. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę się do nas odzywać i będziemy informować, gdzie nas znaleźć, jak nas znaleźć, do jakiej grupy wiekowej można dziecko zapisać.
To jest wasz dzień i wasze święto, to wy za chwilę, znaczy wspólnotę już stworzyliście, to nie ma co się oszukiwać, ale za chwilę oficjalnie będziecie nowym chówcem. Ja też pamiętam jeszcze czasy, chociaż tutaj ktoś mówił, że jestem młody, może tak tylko wyglądam, ale pamiętam czasy, kiedy chówiec Biała Podlaska istniał i wiem, że było to prężnie i bardzo mocne środowisko i tego wam też życzę. Ja ze swojej strony i tutaj też członków Rady chciałbym tylko zadeklarować dla was pomoc, jeśli będziecie potrzebowali wsparcia, śmiało do nas piszcie, dzwońcie, na pewno będziemy pomagać na tyle, ile będziemy chcieli, potrafili i umieli. Przede wszystkim chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za te 8 lat współpracy. Na samym początku chciałbym podziękować tym osobom, które współtworzyły władzę chówca Łuków. W komendzie chówca Łuków była podchatmistrzyni Ewa Czyżewska. Bardzo serdecznie dziękuję. Chyba nie widzę jej na sali. Tutaj jesteś, bo tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo miło się z tobą współpracowało. W komendzie chówca Łuków była również podchatmistrzyni Marta Pomorska. Również bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i za wiele wspaniałych akcji, które udało nam się wspólnie zrobić, czy w Białej Podlaskiej, czy w Łukowie, czy w różnych częściach Polski. Bardzo serdecznie dziękuję również przedstawicielce komisji rewizyjnej, czyli druhnej podchatmistrzyni Agnieszce Żuk, która zastąpiła druhnę Martę Pomorską w komisji rewizyjnej. Myślę, że ta współpraca przez bardzo długi czas układała się bardzo harmonijnie i bardzo dobrze nam się ze sobą kooperowało. Bardzo serdecznie dziękuję harcerzom, z którymi się mogłem spotykać. Jeszcze nie dalej jak w sobotę, tak, razem przymierzaliśmy szlaki Puszczy Białowieskiej. I też bardzo miło mi było z wami wędrować, być na obozach, być na zimowiskach i w różnych ciekawych miejscach. Ja naprawdę się bardzo wiele od was uczyłem. Jeszcze myślę, że bardzo wielu rzeczy muszę się nauczyć, tak. Chciałbym mieć wiele takich cech, które widzę u was w waszym zachowaniu, w waszym postępowaniu. Myślę, że jest się czym inspirować zdecydowanie. Na ogólną liczbę 21 uczestników zjazdu z głosem decydującym obecnych na zjeździe jest 16, co stanowi 76% uprawnionych do głosowania. W pierwszym głosowaniu na komendanta chówca głosów ważnych oddano 16. W wyniku tajnego głosowania kandydaci na funkcję komendanta chówca otrzymali Marta Pomorska 16 głosów. Komisja Sytuacji na Zjazdu stwierdza, że na funkcję komendanta chówca została wybrana Marta Pomorska. Gdy ja otrzymałem swój sznur, powiedziano mi, że to jest jeden z najcięższych sznurów. I to jest prawda. To jest jeden z najcięższych sznurów, jaki można nosić. Bo nie dość, że odpowiada się za harcerzy i nie tylko ze swojej drużyny, to odpowiada się za harcerzy z całego chówca. Odpowiada się także za instruktorów, tak jak to Marta mówiła, jest to odpowiedzialność. Odpowiada się także przed społeczeństwem lokalnym za to, co się będzie... I cały czas byłam przekonana, że jednak tu się wydarzy coś, co jakby zmieni trochę to, co się stało. Wiecie co, ja się teraz jeszcze bardziej boję. Bo jeżeli 16 na 16, to znaczy, że wy wszyscy wierzycie we mnie i wierzycie w to, co ja chcę robić. Ale tak jak powiedziałam, ja sobie nie wyobrażam, że ja będę to robiła sama. Ja bardzo liczę na was wszystkich. Od tego najmniejszego, po tego najstarszego i mam nadzieję, że nam uda się to zrobić, bo ja sama nie dam rady.
Dziękujemy.